Orbita Literacka, Radio Kapitał. Dzień dobry, Natalko. Dzień dobry. Witajcie słuchacze i słuchaczki. Moją gościnią dzisiaj jest Natalka Suszczyńska, e, autorka świeżo wydanego zbioru opowiadań Chipsy dla gości, ale także wcześniejszego e, tomu Dropie. Zgadza się. I muszę zacząć od kontrowersji, która e, rozlała się po, e, po, polskim, e, po polskim internecie, mianowicie na okładce, czy jest to chips. Czy chrupek? Jest to duszek no, interpretacji dotyczące tego, czy on należy do tej paczki, tych chrupków, czy nie należy. To to już są. Jakby. No, to nie są może takie konieczne. Bo rzeczywiście tak, jest to, jest, to, jest to forma duszka. Jest to książka, która okazała się też w serii ilustrowanej przez Bolesława Chromrego, więc są te charakterystyczne, graficzne okładki. Duszek uśmiecha się do nas radośnie i też pojawia się nie w formie duszka, ale właśnie chipsu w Twoich opowiadaniach. I czuję, że to jest może taki, taki motyw, który, który może być też kluczem do, do czytania tej, tej książki, czyli o takich. mm -hmm. Pewnych nawykach, które mamy w sytuacjach społecznych, pewnych zasadach, które organizują nam życie, i pewnych takich rozbiciach, które, które następują w tym, jak ty używasz swojej prozy, jak budujesz te narrację. Mm -hmm, tak, to, to prawda. W ogóle ja jestem wielką fanką tej okładki. Chrobbym ją sam wymyślił, ale w głowie miałam coś podobnego, więc to niesamowite, że to tak się akurat jakoś splotło. Jest to oczywiście, nie jest to jakiś taki zbyt. Jakiś złożony pomysł, że dwie osoby nie mogły na niego wpaść, no ale i tak jest to jest to miłe, że to po prostu jakieś czytanie w myślach się dokonało. Natomiast jeśli chodzi o możliwość interpretowania książki przez pryzmat tej okładki, to myślę, że tak, jak najbardziej jak najbardziej jest to możliwe. Zwłaszcza, że no dużo tam, wydaje mi się, że dużo tam miejsca poświęcam w tych opowiadaniach na e, takie historie, które właśnie dotyczą jakiejś takiej walki z tym, co jest rozumiana jako tradycja, słusznie lub niesłusznie. Mi te opowiadania wydawały się trochę genzetowe. Nie wiem na ile się utożsamiasz w jakiś sposób z tym, co ta grupa pokoleniowa wprowadza do społeczeństwa, ale że są bohaterowie, którzy reprezentują takie starsze pokolenia, a są osoby, które mówią nie, to, jakby to nie jest tak, że złamam jakiś przesąd i teraz mam zaszyty mózg, ale może mam ADHD i to brzmi bardzo tak, jak, jak właśnie wszystkie reels o Z-ach, które mi się wyświetlają. Tak, tak, to jest, jest trochę coś takiego. też wchłaniam dużo takich treści i myślę, że jednak to jest bardziej wartościowe myślenie o świecie niż yy, podpieranie się ciągle tymi, tymi, jak to drzewiej bywało, więc yy, no, może dlatego to może dlatego tak jest. A wiele osób też. Yy krytykuje to, to młodsze pokolenie przez to, że wprowadza jakieś nowe zasady, ale wydaje mi się jednak, że, że jest tam ta wartość. Wydaje mi się, że to jest typowe, że starsze pokolenia krytykują młodsze za to, co one tam robią. No sama jestem milenialską, więc też co tam się nasłuchaliśmy kiedyś o tym, co my tam jemy albo na co pieniądze wydajemy, to przecież to było w absolutnie... Out of proportion. Teraz patrzę na kolor Twojej okładki i myślę o tym, że jest to kolor awokado. To prawda. Jest to połączenie mileniosołów gęstotowych. Ale na ile było dla Ciebie też istotne, żeby, żeby eksplorować te tematy, właśnie takiego um, odgruzowywania się z tych warstw um, tradycji? Było to dla mnie bardzo istotne. Moja pierwsza książka była no, powiedzmy o prekariacie i tym, że trudno jest dorastać w świecie, które, którego tam ekonomia wygląda jak wygląda, sła, prace są słabe, umowy są śmieciowe i tak No w, tym, w tej książce myślę, że to już jest jakoś tam dany krajobraz, którego nie trzeba czytelnikowi tłumaczyć, ani ja go sobie nie muszę opowiadać kolejny raz. I w tej książce się chciałam właśnie skupić na tych kwestiach jakichś takich wspólnotowo-rodzinnych i właśnie, no, walki z tą tradycją, której generalnie, prywatnie trochę nie mogę znieść. Z tego, co czytałam, to proszę, jeżeli się mylę, to pochodzisz z Podlasia i przeprowadziłaś się do Warszawy i że na ile, może nie chciałabym tego wtłaczać w jakiś taki teraz modny obecnie nurt o awansie społecznym i tak dalej, ale że na ile po prostu taka zmiana perspektywy, czy byłoby to większe miasto, czy nie, pomogło ci też w jakiś sposób nabrać dystansu do tych, do tych tradycji? Myślę, że niekoniecznie. No, moja rodzina nie jest jakaś tak straszliwie tradycyjna i ów, ale obserwuję no, powiedzmy rodziny moich znajomych, którzy są, którzy podobnie jak ja przeniesie się z małego miasta do dużego miasta, no i tam te tarcia są dużo, dużo większe. No, a, no myślę, że to, myślę, że to tyle na razie. Okej, <grym> okej. Okay, okay. no. Rzeczy, które mnie też fascynowały w, tej, w tym zbiorze opowiadań, to były jakieś takie. Sytuacje, które może trochę były absurdalne, ale w rzeczywistości one jakoś tak świetnie działały też i, i spełniły jakoś takie bardzo określone role w życiu bohaterów, między innymi ten krąg Bobra. Krąg Bobra to jest takie cykliczne wydarzenie, podczas którego ludzie siadają w okręgu na dywanie i obgryzają paznokcie, opowiadając o tym, co tam im na duszy leży, i się właśnie tak wspólnotowo terapeutyzując tych trudów. Skąd ten pomysł? Nie wiem. Ok. Chyba się znowu się naczytałam w internecie o tych kręgach wszystkich, i jak się zastanawiałam, co tam w zasadzie ludzie robią i że akurat te, akurat to moje zastanawianie się nad tym się zbiegło w czasie z tym, kiedy pisałam to opowiadanie, no to, no to tak to tym zaowocowało. Tam jest też motyw, że to są rzeczy, których nie mówi się na terapii, więc osoby w kręgu obgadują swoich terapeutów. To Tak, Dokładnie. <laughs> Ale czujesz, że, że ludzie tak jakby potrzebują takich, takich przestrzeni, żeby wymieniać się takimi informacjami, że może bardziej. Mm, Taka społeczna forma pretekstu, żeby też te znaleźć się miejsce na taki temat. Tak, oczywiście. Ja nie chcę być, tutaj oczywiście trochę ironizuję, ale ja nie chcę być w żaden sposób złośliwa wobec ludzi, którzy czegoś takiego potrzebują, bo jest to absolutnie, wydaje mi się, naturalna ludzka potrzeba i powinno to być ludzką potrzebą opowiadania o tym, co nas spotyka. A myślisz, że teraz będzie, zapełnuje modę na bobrze kręgi? Myślę, że nie. <grym> 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 Jestem rozczarowana. Słuchacze i słuchaczki, jeżeli macie ochotę urządzać swoje domy kręgi. <grym> To przechodzę w takim razie do tematu numer dwa, który dla mnie był po prostu hitem i myślę, że ten trend może nie pojawić się w domach z racji trudności logistycznej i etycznej i tak dalej, czyli diamentowe prosia. No tak, diamentowe prosięta, to jak sama nazwa wskazuje, są to takie e, zwierzęta, które w swoim czole mają diament i to jest prawdziwy diament. I one w moich opowiadaniach podczas e, pandemii hasały po polskich lasach, i ludzie e, tam łamali te wszystkie zasady lockdownów, jeżdżąc do tych lasów i łapiąc te prosięta, a potem kręcili z nimi rolki i filmiki, wszystko wrzucali. Na Instagramie i na TikToku się popisywali, że mają takie fajne prosięty. I nawet w telewizji śniadaniowej o nich mówiono. Czy, czy to była jakaś taka forma, nie wiem, przepracowania doświadczenia pandemii trochę ujęcia w taką może surrealistyczną formę tego, co po prostu się działo jakie mania nas. No tak, zdecydowanie. Wydaje mi się, że to jest jakoś tam naturalne, że jeżeli ktoś się zajmuje pisaniem i jakby konceptualizowaniem w ten sposób rzeczywistości, to taki temat jak pandemia to jest coś, czym, czym należy się w jakiś tam sposób zająć. Natomiast problem oczywiście polega na tym, że no trochę wszyscy przeżywaliśmy... Rzeczy podobne, i czytanie o tym dzisiaj wydaje mi się mm, niezbyt atrakcyjne. Zawsze się jednak staram, żeby to był taki pomysł, który po pierwsze mnie nie znudzi, a po drugie nie znudzi też y, osób, y, które to będą potem czytać. No więc jakoś tak przyszły mi do głowy te prosięta. Może też z tego względu no, był taki raper, co tam sobie diament y, w czoło mm -hmm. zamontował. Mm -hmm. Właśnie. To może to stąd się wzięła, ale też stąd że moi znajomi tak zaczęli psy adoptować wtedy i ja <laughs> nie. No i to też jakoś oczywiście mm, ja bardzo bym chciała mieć psa, ale zawsze mi się wydaje, że może, może to jeszcze nie jest ten moment i może to też była taka trochę zazdrość, że oni się na to zdecydowali, a ja się nie zdecydowałam, że te to, to, to szwinie to będą takie niedobre tak naprawdę. <grym> ale myślę sobie, że to, że zazdrość to ciekawy trop, ale rzeczywiście, że wiele osób brało te psy w czasie pandemii nie myśląc o tym, że ta rzeczywistość przecież się zaraz skończy i że też psy też mają swoje charaktery, mają swoje potrzeby przede wszystkim. Dokładnie których... tak. Na szczęście nie obserwowałam takich y, przykrych przypadków, ale przecież to jest absolutnie oczywiste, że jeżeli robisz coś pod wpływem chwili i pod wpływem sytuacji, to kiedy sytuacja się zmieni, to jakby to może się nie wydawać, że to jest taki świetny pomysł. Mhm. A o co chodzi z punktami za dobre społeczne zachowanie? Oj, no co to, to jest, wydaje mi się, system bliski temu chińskiemu, o którym tam się rozpisują wszyscy w internecie, że jak się, jak zakipujesz piaskownicy, to ci zdejmują, zdejmują te punkty, albo biletu nie skasujesz. Oczywiście tutaj nie, nie wiem, jak jest w Chinach. Tutaj takie przykłady raczej z mojej prozy. A... Jak już ci pokasuj, po, jak już nie masz tych punktów, no to potem trudniej się żyje i na przykład nie możesz różnych, skorzystać z różnych przywilejów. I akurat tutaj bohaterka z Windy nie mogła korzystać tylko do któregoś tam piętra dojeżdżała. Co jest takiego w, w budowie społecznej co ciebie ciekawi? Ciekawe pytanie. <śmiech> <śmiech> nie wiem, nie. Znaczy, dużo rzeczy mnie oczywiście ciekawi mi się w ogóle wydaje że mnie wszystko ciekawi mnie ciekawi i mnie ciekawi za dużo że y, trochę nie mam nie mam kiedy się tym wszystkim zająć, co mnie ciekawi, więc e, oczywiście jest to troszeczkę wymijająca odpowiedź, ale jest to też bardzo, że tak powiem, holistyczne pytanie. Ale masz na myśli zająć się w literaturze, czy zająć się też w jakiejś formie, nie wiem, praktycznej na przykład? E, nawet w formie, jak już tam powiedzmy teoretycznej, nawet żeby o czymś poczytać, coś się dowiedzieć, jak coś działa, jak coś zrobić, to nawet na to trudno mi czasem jest wygospodarować czas, a staram się go Raczej nie, wydaje mi się, że rozsądnie gospodarować. A masz taką potrzebę w momencie, w którym pojawia się jakieś to, z to jest pytanie prywatne, możemy go przeskipować, że jeżeli pojawia się na przykład jakiś taki fenomen w Twojej rzeczywistości, który cię fascynuje, to żeby właśnie w jakiś sposób włączyć go w literaturę, czy to raczej jest nie, nie tak. Tak, mam taką, mam taką potrzebę. Y, też dlatego, że jeżeli to jakieś coś takiego się pojawia w mojej y, rzeczywistości, to o tym myślę. Znaczy, jeżeli to jest taka, że tak powiem, wielka rzecz, to o tym myślę i myślę. Jeżeli o tym myślę i myślę, no to w końcu wpadam na pomysł, jak mogłabym to przetworzyć i co z tym zrobić yy, więcej w taki sposób, żeby nie tylko mnie to zainteresowało. Mm -hmm. To mnie też zwróciło moją uwagę, bo już zaczęły się pojawiać pierwsze, pierwsze recenzje książki, nie wiem na ile czytać recenzje, na ile nie, ale w jednej z nich była mowa o tym, że jest to książka, która relaksuje, która jest po prostu przyjemna do czytania z racji tego, że są te fascynujące pomysły, ale że z drugiej strony ona właśnie przemyca takie, takie społeczne analizy i że, i że jest to też duża, duża jej wartość. No i podoba, podoba mi się to tak, że ktoś to tak czyta, bo e, zależy mi jednak na tym, żeby jakby to powiedzieć, to nie było jakoś za bardzo hermetyczne, a z drugiej strony no, nie chcę tylko pisać, że o śmiesznie świnia z diamentem, bardzo to śmieszny jest przypadek, no faktycznie, no bo to troszeczkę wydaje mi się, że warto jest powiedzieć coś więcej. I wydaje mi się też, że ludzie nie mają tak strasznie dużo czasu na czytanie, więc jeżeli coś im, coś im dawać, no to może coś takiego, co ma tam jeszcze jakąś warstwę o Oprócz tylko tej yy, jakoś tam przynoszącej, tam powiedzmy, jakiś tam relaks albo jakiś śmiech. Mm -hmm. A skąd forma opowiadań? Czemu opowiadań? Jakoś tak się przywiązałam do opowiadań, i wydaje mi się, że one dobrze jakby są dobrą formą, żeby opowiedzieć to, o czym chciałabym opowiedzieć, ale też do, dobrze jest to dopasowane do jakby narracji moich. Książek. Wydaje mi się, że każda z tych rzeczy, oczywiście, gdyby każda z tych rzeczy miała być książką, to by wyglądała zupełnie inaczej. Ale też, gdyby te rzeczy miały być książką, każda z tych rzeczy, gdyby miała być książką, to by to wyglądało moim zdaniem nie tak ciekawie. Nie sądzę, że wszystko trzeba rozwijać do, do długości książkowej. Bardzo ciekawy komentarz czytelnika. Czytałam na Facebooku pauzy ostatnio, który tak strasznie narzekał, że te opowiadania, 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 to tak jak autor ma ten pomysł i tak bardzo szybko chce go zrealizować, i wtedy pisze te opowiadania, bo to tak szybko, a książka to trzeba się nasiedzieć. No, no nie jest tak. Nie chcę tutaj polemizować z komentarzem z internetu, bo to oczywiście trochę jest bez sensu. Natomiast no, forma opowiadań pozwala powiedzieć dużo w zwartej, w zwarty sposób. I to mi, i to mi odpowiada. Jest cała szkoła, która twierdzi, że opowiadania są wręcz trudniejszą no. formą do wyszlifowania, bo też wymagają po prostu takiej bardzo. Mm, w takim reżimie pracy nad tym, gdzie dochodzimy do płęty, jak się układają też akcenty, jak jest prowadzona ta fabuła i czy uda się całą tę opowieść opowiedzieć w tej krótkiej formie. Tak. Możemy popolemizować z komentarzem. Nie... <grym> tym bardziej, że pauza właśnie mocno inwestuje w opowiadania i też mam trochę poczucie, że jest taki zwrot opowiadaniowy w Polsce, bo też jest ta seria opowiadań amerykańskich w czarnym, więc jakby więcej tego się, się pojawia i ludzie jakoś tak, mam nadzieję, pomału się do opowiadań przekonują. E Trochę tak, trochę nie. To znaczy chciałabym, żeby tak było, ale ja mam wrażenie, że co się tylko ukaże, trochę więcej opowiadań, to zaczyna się mówić, że jest ten zwrot, bo potem ich nie ma, to jakby zapominamy o tym zwrocie i każdy, każda fala to jest jakiś, jakiś rzekomy zwrot w stronę opowiadań. No nie wiem, oby, oby tak było. No, mam. Mam szczerą nadzieję, no bo takie książki jak na przykład książka Małgorzaty Reimer pokazują, że opowiadania to nie jest taka rzecz, którą się robi w międzyczasie do jakiejś, nie wiem, gazeta poprosi, to się napisze w tydzień, tylko no to jest praca i cyzelowanie i zbiór opowiadań to jest pełnoprawna książka, która często jest też skonceptualizowana i przemyślana, a nie polega tylko na wrzuceniu jakichś tam rzeczy, które które napisało się od tam powiedzmy marca 2020 do kwietnia 2023. To też mi przypomina dyskusję o książkach poetyckich, tak? No. Czy to jest po prostu wybór wierszy, które gdzieś tam się komuś przydarzyły, czy właśnie jakaś taka spójna narracja w ramach danej książki i rzeczywiście z opowiadaniem? I czy... techniki oczywiście są bardzo różne no, w poezji, w poezji zwłaszcza, w opowiadaniach oczywiście też, no ale... Ale też jest jakiś y, y, widoczny dla mnie, nawet gołym okiem, rys konceptualny, chociażby z pracy Bobrów, które pojawiają się mm -hmm. tu i tam w różnych tekstach. Jak, jak pracowałaś nad, y, nad formułą tej, tej książki? W zasadzie no, napisałam ilość tam tych opowiadań, które mniej więcej, mniej więcej wiedziałam, jaki chciałabym, żeby był nadrzędny temat y, tej książki. I kiedy napisałam te opowiadania, jak już stwierdziłam, że dobra, to już może mam ich tyle, ile bym chciała mieć, i powiedziałam to, co bym chciała powiedzieć, to yy, patrzyłam, czy mi to wszystko tam pasuje i na ile mi pasuje, i w ten sposób yy, jeden tekst. Yy, Wypadł, doszło tam do różnych przekształceń w obrębie innych tekstów. No i wtedy też pracowałam nad kolejnością, bo nie, na początku ona była trochę inna i myślę, że była słabsza, dlatego że bardziej jakby. Powielała to, co mogła, mogłoby się wydawać czytelnikowi, że powielam już to, o czym pisałam w poprzedniej książce. A mam nadzieję, że otwierając tym opowiadaniem, od którego książka się zaczyna, to jednak widać, że chodzi tym razem o coś troszeczkę innego. Mhm. Czyli, czy już to pierwsze opowiadanie nadaje w jakiś sposób ton mhm. całemu mam, mam taką nadzieję. Okay. Mi to pierwsze opowiadanie kojarzyło się trochę z Mariano Enriquez i tym, jak ona, to jest argentyńska pisarka, uh -huh, tak, tak, tak. w jaki sposób ona też żongluje tym, co jest rzeczywiste i racjonalne i tym, co jest irracjonalne, co wyrasta z innego porządku, gdzie są jakieś takie upiory, które u niej często są bardzo polityczne i związane z historią Argentyny, ale że jednak na tym najprostszym poziomie po prostu wpływają na życie bohaterów, ich zdrowie psychiczne i spokój, a u ciebie jest ta kwestia nawiedzonego domu i tej Agaty, tak? Dobrze pamiętam Agaty, która, do której szepczą duchy. Nie chcę za dużo, za dużo z tego opowiadania spoilerować, ale, mm, ale podobała mi się ta rozmowa między kontynentami. Dziękuję. To jest dla mnie ogromny komplement, bo Marian Enrique opowiadania są wspaniałe. Ten zbiór to, co utraciłeś w ogóle, to chyba ze trzy razy czytałam i naprawdę to są cudowne, cudowne rzeczy, więc. Yy... Bardzo mi miło. To się, to się bardzo cieszę. Na ile takie zjawiska paranormalne też są czymś, co ciebie, ciebie jakoś napędza? Oj, bardzo mnie, to, bardzo mnie to napędza, bardzo mnie to interesuje i bardzo bym chciała, żeby to były bardziej, żeby bardzo bym chciała umieć opowiada napisać opowiadania, które będą bardziej opowiadaniami grozy niż te. Nie z takim uśmiechniętym duszkiem, tylko może z takim, takim strasznym, bardzo jakimś takim. Ale na razie jakoś wychodzi tak, że to jest jednak trochę może śmieszne. Ale czujesz, że coś ci na przykład powstrzymuje przed tym, albo że gdzieś tak naturalnie skręcasz w stronę jakiegoś humoru i... Naturalnie, naturalnie tak skręcam, ale też ee, jakby potem naj, najpierw piszę opowiadanie i mi się wydaje tak, tak, to już jest to, to już jest ten, ten ból, ten smutek, ten strach i jeszcze po prostu ta groza, o którą mi chodziło, a potem się okazjań, że ludzie mi mówią, a co śmieszne, bardzo coś śmieszne było. No i jakby nie mam oczywiście nikomu tego zazłe, tylko. Bo to ja coś, coś robię, takiego, a, nie, a nie czytelnicy. Czytelnicy oczywiście absolutnie mają, mają rację, no ale y, moim, moim jakimś tam marzeniem jest y, napisanie czegoś, co bo troszeczkę bardziej straszne, bo te wszystkie rzeczy, które są y, właśnie straszne w sposób. Y, powiedzmy paranormalny, to zawsze mnie y, pociągały i pociągają. A oglądasz też Kino Grozy? Tak. Ulubione tytuły? Ojej, ojej, no... Mmm, ulubione tytuły. Mandy. To jest wspaniały film z Nicolasem Cage'em. Y... Nicolas Cage, jako osobna kategoria. Nicol tak, to jest dokładnie, to jest osobna kategoria. Bardzo lubię jeszcze, y, choć oczywiście Trochę szkoda o co mówić, ale ten film jest wspaniały. No, Dziecko rozmiar rozmana polańskiego. To to jest rzecz, którą chyba widziałam z 20 razy, nie przesadzając. Eee, no. Myślę teraz, by to dobre pytanie. I oczywiście tych horrorów. To Dario Argento eee, i, te, i te wszystkie tam trzy matki, jego filmy Giallo, Wszystko co jest wspaniałe. No nie wiem, tak staram się. Staram się czytać te listy typu najlepsze horrory, które wyszły w tym i w tym roku, i potem oglądać te filmy, więc jak tak się tak. From the Top of My Head, to za dużo tak, za dużo tego nagle mi przychodzi myśli, do głowy. Ale wymieniłeś głównie starsze filmy. Czy mm -hmm. to jest właśnie tak, że właśnie szukasz takich, takich klasyków horrorowych, czy, czy po prostu teraz to, tak to, to, to przyszło ci do głowy? Teraz mi tak przyszło do głowy, wymieniłam te starsze, bo wymieniłam te filmy, których jestem, że tak powiem, pewna, które widziałam ileś tam razy i jest to dla mnie naj, jakiś najprostszy taki trop. No ale oczywiście, no to... E, trop jest to, trochę jest to, są banalne rzeczy, mówienie o tym, że Ari jest świetnym reżyserem, no ale cóż, no to przecież i Midsommar i Hereditary, no Boise Freight nie jestem fanką tego filmu, ale te dwa pierwsze moim zdaniem są absolutnie y, wspaniałe. No nie wiem, dużo tam, dużo tam się świetnych rzeczy dzieje w horrorze i generalnie no, po polecam oglądanie i nie banie się, bo nie wszystko jest takie super straszne. W takim razie jestem bardziej ciekawa, jeżeli napiszesz takie opowiadanie grozy, yy, opowiadanie grozy yy, to yy, to właśnie jakie, jakie ono będzie. Chociaż jak sobie tak słuchałam Ci jak mówiłaś o, o Dario Argento, to, to akurat mi się wydawało z kwestii też konwencji tego Kina Giallo, że tam jest dużo jakichś takich niechcących, zabawnych scen, kiedy te kobiety wiją się tak, w kortinie i, i, i jęczą. Tak, chociaż jak to jak oglądałam pierwszy raz te filmy sama przed komputerem ma mając tam może z 19 lat, to mi się to wyglądało, wydawało bardzo straszne. A potem yy, pojechałam na Nowe Horyzonty, gdzie akurat była retrospektywa i wszyscy się śmiali z tego i, I wtedy tak się skonfrontowałam z tym, a okej, okay, dobra, to ja to biorę tak na poważnie jak, nie wiem, yy, nie, latającego tego psa-smoka w niekończącej się historii, który jednakże jakby spojrzeć na to dorosłym okiem, to tak nie wygląda tak za bardzo realistycznie. <grym> Ale to jest to przejście między, między młodością a dorosłością, tak. kiedy się pewne rzeczy też, też weryfikuje. Też pytanie, na ile wielkim aktorem jest Nicolas i to też jest do, Oj, nie, do... nie, nie, nie. To, co tutaj akurat nie ma się, co zastanawiać. Wiadomo, że jest wielkim aktorem. Widziałaś Dream Scenario? Tak. Jak wrażenie? Bardzo to jest super film, chociaż nie wiem, czy nie bardziej mi się poprzedni film tego reżysera podobał. Sick of myself, chora na siebie. Właśnie nie, nie znam tego co tutaj. To jest. Po, polecam. E, tutaj e, dziewczyna, już do końca nie pamiętam, oczywiście, ale to jest trochę coś takiego, że chce zostać influencerką, lansując się na swoją wymyśloną chorobę. I ciągle jest coraz bardziej chora. I ta choroba nawet nie jest wymyślona, bo ona bierze takie leki. Jakieś, które, przez które jest chora, no ale coraz, coraz gorzej się ma, tam chyba twarz się rozpada w którymś momencie i w ogóle, no i tak właśnie atencji poszukuje. I to jest bardzo ciekawy film, moim zdaniem, dość w duchu filmów Watersa. Mhm, mh. Tak, y y y łączy mi się tylko kropki na zasadzie, co Cię fascynuje w społeczeństwie. <ślesztwiny> <ślesztwiny> Że jest to, jest to też no tak, jakby nie ucieknąć od tego, tak? że mamy influencerkę, która poszukuje dla siebie atencji i to już w jakiś sposób kultura to, to może przedstawiać. Czujesz, że to jest też trochę taka um, misja albo rola twórców kultury, żeby podstawiać ludziom lustro? Czy to za mocne pytanie? To jest bardzo mocne pytanie. Jeśli faktycznie mam na nie odpowiedzieć, to powiem po prostu tak, czuję, że tak. Mhm. <laughs> Okej. Okay. Dobra, udzieliłeś mi bardzo szybkich odpowiedzi, bo kończą mi się pytanie, ale mam nadzieję, że to nie jest, nie jest kłopot. Poczekaj jeszcze zobaczę co... bo mam inną notatkę w książce. Zaznaczyłam sobie y, dwa konkretne fragmenty w twojej książce, tylko dwa, bo później skupiłam gdzieś swój flamastel. Ale mm. czuję, że te dwa y, są. Y, w jakiś sposób też wchodzą ze sobą w dyskusję, ale też oba, o, o, oba fragmenty mnie bardzo jakoś tak nakręciły do myślenia. Po pierwsze, to jest pytanie, a ty czym się zajmujesz? Zapytała, więc odpowiedziałam, ale nie chcę mi się tego teraz powtarzać. To było świetnym takim mrugnięciem do czytelnika, na zasadzie, że kto jest tutaj narratorką, w jaki sposób to jest, to jest budowane. A druga rzecz, która jest po drugiej stronie rozkładówki, Wyszła i nie było jej dość długo. W tym czasie zdążyłam kupić na Allegro kilka mniej lub bardziej potrzebnych rzeczy. To jest to, czym się zajmuję, kiedy nie wiem, co robić, a potem odbieram te paczki i się dziwię. I jest ten rodzaj e, samoświadomości, który, który łączy te dwie rzeczy ze sobą. I się zastanawiam, na ile jest w tym też Natalka, a na ile jest to jakby stricte zabieg narracyjny. Mm, pierwsza rzecz... Ta dotycząca mówienia, nie mówienia o pracy, to jest coś, co jest mi, jest mi bliskie, bo wydaje mi się, że to wszystko po prostu tak potwornie nudne, że kiedy już się skończy, to nie ma co o tym gadać. Chyba, że ktoś ma oczywiście ciekawą pracę, którą się bardzo jara i bardzo w nią wkręca. No to oczywiście, naturalnie, jakby nie odmawiam nikomu przyjemności mówienia o pracę, natomiast uważam, że ludzie nie powinni o niej mówić, jeżeli... nie, nie chcę powiedzieć, nie powinni oni mówić, że ich frustruje, bo jeżeli ich frustruje, no to powinni o tym mówić, że ich frustruje i dążyć do tego, żeby rozwiązać ten problem. Natomiast e, jakieś takie history... historyki okołopracowe wydają mi się po prostu niezbyt interesujące. I dlatego też bohaterkę chciałam trochę wrzucić w taką sytuację, że ona coś tam robi, ale nie wiadomo co robi, chociaż inne tam, inne bohaterki mają jakieś tak bardziej to skonkretyzowane zajęcia albo przynajmniej status zawodowy jako jednoosobowa działalność gospodarcza. To też jest bardzo śmieszne. Zbieranie faktur kocham. <laughs> ale czuję, że Ludzie nie powinni albo powinni chociaż próbować starać się unikać tego, żeby budować swoją tożsamość poprzez pracę, którą wykonują? To jest o tym. To zdanie, to zdanie chyba nie do końca, ale jakoś to zdanie to jest chyba bliższe temu, co, co mi się chce mówić o takich zajęciach zarobkowych, czyli nic mi się nie chce o nich mówić. Natomiast Budowanie, budowanie tożsamości przez pracę to jest oczywiście bardzo złożona rzecz, no bo możesz robić coś super fajnego, i nic dziwnego wtedy, że chcesz na tym. Oprzeć swoją tożsamość, ale jeżeli opierasz swoją tożsamość na nudnej pracy w Excelu, którą jeszcze wykonujesz po godzinach i się tym straszliwie przejmujesz, no to moim zdaniem jest to coś, co wymaga y, refleksji. Mm -hmm. Mm -hmm. A ta druga część? A ta druga część to nie jest, yy, nie jest to o mnie, chociaż chyba nie jest to o mnie, nie pamiętam. Musiałabym sobie przypomnieć, kiedy to pisałam, ale nie, 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 miał, nie mam jakiegoś takiego y, paczkowego zakupu holizmu, chociaż może w momencie pandemii to się tam taka chwila była, że się. Zresztą to chyba jest w którymś z tych opowiadań, że się stało w kolejce pod, pacz, pod paczkomatem jakiejś ciągnącej się, bo wszystkim nagle wszystkiego zabrakło w domach mhm, mhm. 嗯。Uh Ja się staram nie być tą osobą, no bo wiadomo, że też jest kwestia śladu węglowego, które zostawiają paczki i tak dalej, i też po prostu, że łatwo jest tak wpaść w taką manię kupowania wszystkiego, e, o ile oczywiście ma się środki na to, ale wiadomo, że też da się kupować paczki na AliExpressie za złotówkę tak, i to właśnie. może się nigdy nie kończyć. To pytanie, jakie to, ma, jakie to ma konsekwencje. Aczkolwiek e, przez to, że wydawnictwo sporo mi wysyłają różnych książek, e, egzemplarzy recenzenckich i przesyłają głównie do biura, no to osoby, które pracują ze mną się śmieją, że już nie czekam już z chlebem i solą na kolejną książkę ze sztuczną bułką, której nasi słuchacze i słuchaczki nie widzą, ale ja cały czas patrzę na nią, jest tutaj sztuczna bułka z nami. E, więc e, tak, jest posypana. Czym to jest? E... To jest e, sztuczna sól moim zdaniem. Więc jesteś z chlebem i solą, <laughs> możesz przyjmować, przyjmować kurierów. Czy mogłabym w tej jednej prosić o historię, która stoi za e, sztuczną bułką? Skąd ona się tu wzięła? Ona się tu wzięła przez przypadek. Wczoraj e, wyszłam, e, wyszłam sobie, że tak powiem, na miasto, poszłam tam do jakiejś galerii, sobie pochodzić przez chwilę, żeby zobaczyć, jak wśród Śródmieściu wygląda życie, bo na co dzień jednak mieszkam na Gruchowie i się stamtąd w zasadzie rzadko ruszam. No i wiadomo, że na Grochowie jest po grochowsku, a na, w, Śródmieściu jest, w Śródmieściu jest śródmiejsko. No i czasem trzeba zobaczyć, jak to w centrum Warszawy żyją ludzie. I okazało się, że w centrum Warszawy przy Witkacu się znajduje taki sklep, który mają bardzo dużo bardzo dziwnych rzeczy. Część jest z Maroka, część jest z Polski. Są toruńskie pierniki do kupienia, papier ścierny, majtki za 99 groszy. To jest bardzo ciekawe moim zdaniem. Że w centrum Warszawy można kupić majtki za 99 groszy. Y to jest moje wielkie wczorajsze odkrycie. I to jeszcze przy Witkacu. Dokładnie, jest. bardzo dużo o tym myślałam. No i znalazłam tam też e, sztuczną bułkę. A jako, że mam już sztucznego ziemniaka, bo kiedyś w podobnie dziwnym e, sklepie go znalazłam i kosztował chyba złotówkę, więc pomyślałam, że musi być mój. I sztuczne jabłko, bo jak e, moja znajoma zobaczyła, że mam sztucznego ziemniaka, to mi przyniosła swoje sztuczne jabłko, to pomyślałam, że sztuczna bułka no to świetnie do tego pasuje. Jak wczoraj ją kupiłam, no to już dzisiaj jestem taka zadowolona z tego, że ją mam, że przez chwilę ją będę wszędzie ze sobą nosić, bo dlaczego nie? Nic nie waży poza tym. I mieści się do nerki, więc też super. Ale ona jest też szokująco realistyczna. Tak, jestem naprawdę pod wrażeniem. myślę, że mogłaby być też po prostu pyszną bułką z pietkarni w Witkacu, tam na mm -hmm. ostatnim piętrze mm -hmm. i to też mogę spokojnie tak, taką rolę pełnić. Wspaniałe. Czy będzie opowiadanie o sztucznej bułce? Yy, na razie nie planuję, ale nie wiem, no, nie mówię, nie mówię, nie, zobaczymy co tam. Zobaczymy, jak się napatrzę na nią, no to na pewno do czegoś mnie zainspiruje. Nie wiem, ile będę na nią patrzeć. Dobra. To pozostaje w takim razie śledzić twoje, twoje zmagania ze sztuczną bułką. I mam jeszcze jedną rzecz, którą chciałam poruszyć, bo nasza audycja będzie miała premierę w Radio Kapitał, A wiem, że w Radio Kapitał również ukazała się audycja Girls to the Front, Girls and Queers to the Front, które są matronkami medialnymi Twojej książki. Ale jest to forma nie rozmowy, tylko playlisty. Tak. Dziewczyny mnie poprosiły o playlistę, na co z skończą... Przystałam i wybierałam nie wiem ile tych piosenek było ileś tam godzinę, godzinę piosenek, których autorkami są no, kobiety, chyba wyłącznie kobiety tam. I bardzo to, była, bardzo to była świetna rzecz, no bo bardzo bym chciała robić playlisty, ale nie mam do tego zapału. Raz na Spotify próbowałam zrobić playlistę, to dodałam trzy piosenki, z czego jedna była z Tachurskim. I tak zakończyłam pracę nad moją playlistą, i bardzo byłam zadowolona, że mam taką playlistę z trzech piosenek. Ale to jakby troszeczkę no, maławo ma na playlistę. Który to był utwór z Tachurskiego? Ten z potężna wichura łamie e, duże drzewa, trzciną zaledwie tylko kołysze. E, to jest dosko czy doskoza? Któryś z tych? że Jeżeli zostanie nam trochę czasu po rozmowie, żeby wypełnić lot radiowy, to w takim razie polecę Stachurskiej doskozy jako tribut do Twojej playlisty. Byłoby to super. E, więc. E, no, prośba Girl's End Christ to the front była dla mnie bardzo, bardzo inspirująca, bo miałam okazję przysiąść i w ogóle tak po, popatrzeć, pointeresować się trochę bardziej tymi piosenkami, które bym tam chciała zaprezentować. I myślę, że fajnie mi wyszło. Zaczęłam tak od takich, bardziej takich y, panie, które ładnie śpiewają. Niko, y, Len Lowicz i y, 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 Waste Blood, a skończyłam na Metalu, więc myślę, że dobrze, tu wykorzystałam te godzinę. Czy to w jakiś sposób nawiązuje też do e, zbioru opowiadań, czy to jest bardziej już jakby tw twoja e, playlist? Nie, to jest moja playlista, to są, e, to są moje wkrętki obecne i przeszłe i <śmiech> ciągłe <śmiech> i no... Okay. A gdybyś miała dać y, jakąś piosenkę, która, którą podsumowałabyś chipsy dla gości, pomijając O Ojej, to jest tru, trudne, trudno się wyosowało. No to chyba tego Afrogexa e, Fro, coś bym wymyśliła, co by mogło się do tego dopasować. Pozdrawiamy, pozdrawiamy Afrogexa i też skoro, skoro jesteśmy przy blurbach, bo to jest stąd, stąd wspomnienie, to jeszcze chciałabym ucałować Olgę Hund, która napisała tak wspaniałą... Tak... Tak, oba, oba są cudowne i po prostu yy, yy, melts my heart. Pozwolę sobie przeczytać to, to, ten fragment, bo to jest po prostu cudo. E, Natalka Suszczyńska jest jak ten sąsiad, co gada, że ma pod łóżkiem dziwne robaki, które mnożą się i kłębią, a kiedy przychodzisz je obejrzeć, to oczywiście żadnych nie ma. Ale ty, mimo to, postanawiasz u niego zostać, bo sąsiad gada i gada rzeczy coraz dziwniejsze i coraz bardziej wciągające. Mówi o matkach pływających w studniach, o namiętności i fakturach, i o duchach w Podlaskiej Piwnicy. I mówi tak długo, aż dociera do ciebie, że po tym wszystkim nie masz do czego wracać. Więc kiedy on donosi chipsy, te dla gości, nie przestając mówić o diamentowych świniach, to już wiesz, że będziesz modlić się do najpotężniejszego z białostockich popów, żeby móc z tym sąsiadem zamieszkać już na zawsze, żeby ta książka nigdy się nie skończyła. Plus Bardzo jeden. Wspaniały. Zdecydowanie, zdecydowanie się podpisuje rękoma, rękoma i nogami. E, dobra, Natalka, dziękuję ci, dziękuję ci pięknie za, za nasze spotkanie, za naszą rozmowę. E, trzymam kciuki za, za recepcję e, chipsów dla gości e, i zapraszam osoby słuchające teraz na Dzięki Dziękuję za zaproszenie. Orbita Literacka Radio Capito.